Cześć, z tej strony Nemesis, a to jest trzeci odcinek z gry Prison Architect, w której zarządzamy naszą placówką więzienną. Jak widzicie, jesteśmy w tym samym więzieniu i mamy niestety przeludnienie 25 więźniów na 20 miejsc wolnych, także spróbujemy tutaj wybudować kolejne skrzydło więzienne. Przyspieszmy sobie czas. Tutaj wybudowaliśmy ostatnio schowek na produkty czyszczące, żeby przypisać więźniów do pracy, więc teraz to zrobimy. No i niech pracuje tutaj czterech i sześciu w pralni. Okej, postawimy sobie ściany. Otworzymy też drzwi, żeby co chwilę strażnicy nie musieli otwierać robotnikom. Co prawda z pieniędzmi jesteśmy na minus, ale nie jest tak źle. Tu mi się niestety drzwi wstawiły, nie wiem w ogóle jakim cudem. Oznaczymy sobie to miejsce teraz jako cele. I w ten sposób zwiększyliśmy pojemność więzienia. Do 30 miejsc maksymalnie. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Nasi więźniowie są tutaj i w celach. Przeszukajmy sobie cały ten blok. Jak widzicie, znaleźliśmy tam jakieś sztućce, tylko łyżkę. No i widelec. Dobra, sprawdźmy sobie kolejne dotacje. Okej, okay. Odblokujemy sobie psy i zbrojownie, żeby tutaj móc naszym więźniom zapewnić patrole po prostu z psami. No, nie naszym więźniom też, ale chodzi tutaj o dotację rządową. I zobaczmy, zbuduj oddział medyczny. Tu może być oddział medyczny. No i super, słuchajcie, mamy tutaj, rozpoczynamy budowę właśnie ambulatorium, czyli szpitala, skrzydła szpitalnego. Nasi więźniowie jeszcze śpią, ale od godziny 7 się dla nich zacznie codzienna rutyna. Tutaj, jak łatwo możecie się domyśleć, będzie biuro psychologa.
No i świetnie. I otrzymaliśmy kolejne pieniądze za wykończenie dotacji. Nasi więźniowie tutaj widzę się robią nerwowi, nie wiem czemu. No pewnie. No tak, widzimy tutaj wszyscy są głodni, także jest to zrozumiałe. Potrzebujemy zbudować świetlicę i stół bilardowy w niej umieścić. No dobra, świetlica jak sobie będzie tutaj. Stół bilardowy, o jest. No dobra, słuchajcie, mamy zrobioną świetlicę, czyli miejsce, gdzie nasi więźniowie będą sobie odpoczywać, a można by powiedzieć się bawić. Aktywniej pewnie spędzać czas na pewno lepiej niż siedząc w celi i się nudząc. A i tym samym dostaniemy kolejne pieniądze z dotacji. No i świetnie. I teraz momencik. Myślałem, że to jest odgłos walki, ale to były tylko na szczęście automaty. No i powinno być w porządku w ten sposób. Tak, powinno być ok. Słuchajcie, sprawdźmy sobie w ogóle, ile nasze więzienie jest warte teraz. 100 tysięcy, także bardzo ładna, okrągła sumka. No i musimy zwiększyć pojemność naszego więzienia tutaj do 50. Czyli całkiem sporo. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj zbudowany ten teren na nowe skrzydło, nowy blok mieszkalny dla więźniów. Prowadzimy sobie oczywiście tutaj wodę do naszego nowego bloku.
Aha, świetnie. Zwiększmy sobie teraz tutaj pojemność stołówki. Więźniowie udają się do celi, a my sobie przeszukamy oba bloki więzienne. Kolejna tutaj nasza kolekcjonerska znajdźka w postaci kartki z dziennika. No kurczę, sporo znaleźliśmy tutaj towarów luksusowych, a także sztycy wyniesionych ze stówki. No i świetnie, mamy tutaj, poczekajcie. Dobrze, wybaczcie mi wcześniejsze dźwięki. Mamy teraz tutaj zbudowany blok i sobie zrobimy po prostu w ten sposób, że skopiujemy te pomieszczenia, które są tutaj. No tak przynajmniej sobie myślałem, że się da. No co jest? O, świetnie. I tutaj to samo. Tutaj sobie umieścimy psiarnię, gdzie nasi stronnicy z pieskami będą sobie odpoczywać. I słuchajcie, mamy liczbę tutaj więźniów 43 jako maksymalny, jako ilość maksymalna. Zlikwidujemy sobie pomieszczenie tymczasowe jako pomieszczenie tymczasowe i zrobimy z niego salę sypialną. Super.
Świetnie, słuchajcie, uda nam się zrobić tutaj dotację na podniesienie maksymalnej liczby więźniów. Oczywiście dużo więźniów jest i mało strażników w tym miejscu, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie to wszystko w porządku. Aha, tutaj nie wstawiłem jeszcze drzwi i nie zrobiłem z tego pomieszczenia celi. Czy możemy to zrobić? No i też nie możemy zapomnieć o wstawieniu izolatek. Świetnie. Tutaj na środeczku sobie postawimy takie pomieszczenie, jak już wam mówię, zbrojownia. Tutaj stojak na broń, szafki pancerne w liczbie czterech oraz stół. Może, no dobrze. I tutaj jeszcze stół. Tutaj sobie postawimy tych strażników uzbrojonych, ponieważ tu będzie więcej więźniów. Próbuję też wykorzystać maksymalnie tutaj miejsce, żeby jak najwięcej więźniów mogło mieszkać.
Nie, świetnie, słuchajcie, poczekamy, aż przyjadą następni więźniowie, zobaczymy, ilu będziemy mieli więźniów i jak to będzie wyglądać tutaj finansowo. Możemy zwolnić ogrodnika, ponieważ on tutaj nic nie robi. Gdzie on jest? Jak sprząta na zewnątrz? No dobra, no niech zostanie. Może rzeczywiście jakoś tam nam się przyda, aczkolwiek trochę w to powątpiewam. Ale zobaczymy. No i mamy tutaj parę pryszniców. Jestem ciekaw, czy nie będzie przypadkiem tutaj za ciasno więźniom naszym? Jak widzicie, mamy sporo więźniów, przyjechało. Sześciu będzie niestety bez celi, no ale to już trudno. Możemy połączyć tutaj monitor z kamerami. W ten sposób widzimy tutaj, co się dzieje. Jak widzicie, wypełniam pomieszczenie tutaj, wykładam je podłogą, drewnianymi panelami. No świetnie. Jak widzicie, podłoga tutaj została położona w tych pomieszczeniach. Ciągle tutaj nasi więźniowie czekają na przydzielenie do cel, ponieważ mamy zbyt mało strażników, żeby tutaj skutecznie mogli od razu ich przetransportować. O, w ten sposób coś zrobimy, żeby tutaj wypełnić dotację właśnie z rozmieszczenia kamer. I otrzymaliśmy 20 tysięcy za dotację. No to już jest sporo, sporo pieniędzy. O, tylko dla personelu sobie zrobimy tak w psiarni. I w magazynie. No, a także tutaj w biurach administracyjnych. Zrobimy przeszukanie wszystkich celi i więźniów
Z tego względu, że chcę znaleźć narkotyki tutaj, żeby uzupełnić pieniądze z dotacji. A musimy znaleźć jeszcze trzy sztuki. Teraz już tylko dwie. No i jeszcze jedna sztuka narkotyków będzie znaleziona i mamy 15 tysięcy na plus. Super. Jak widzicie, tutaj jest zasiewana wszędzie trawa, na pewno to będzie lepiej wyglądać. Będzie większy komfort i standard naszej placówki. No i super, jest już wszędzie. No i popatrzcie tylko, jak to ładnie teraz wygląda. Tym samym zachowujemy tutaj saldo bankowe i dzienny przepływ na plus. A także wartość więzienia nam się zwiększyła. I słuchajcie, ja na ten odcinek wam, za ten odcinek wam podziękuję. Zachęcam was do oceniania, komentowania i do następnego odcinka. Do zobaczenia, cześć.